was wszystkiego nauczy, przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Alleluja, 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 alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich apostołów: oto ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie. Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić. Gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia, lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę powiadam wam, nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Praise. Będzie pochwalony Jezus Chrystus. There is here a very important encouragement by our God. Mamy wielką zachętę od naszego Boga. In Jesus Christ. W Jezusie Chrystusie. The Lord says, I'm sending you. Pan mówi, posyłam cię. It's not going to be easy. A nie będzie to łatwe. It's amidst wolves. Posyłam cię między wilki. People will attack you. A więc ludzie będą cię atakować. Hand you over to the courts. Wezmą cię do sądów. Beat you up. Będą cię bić. But I will protect you. Ale ja ciebie ochronię. And at that very moment, my spirit will give you what words to speak. A we właściwym czasie mój duch da ci odpowiednie słowa. So let us take amidst difficulties. A więc wśród trudności. The Lord is saying, I will protect you. Pan mówi, ja będę cię chronił. And my spirit will give you what to speak. A mój duch da ci odpowiednie słowa. So the Lord is saying to us, don't worry. A więc Pan mówi do nas, nie martwcie się. He is taking control. Bo on ma nad wszystkim kontrolę. Tell your neighbor, the Lord powiedz swojemu sąsiadowi, not to worry. Pan prosi cię, żebyś się nie martwił. The Lord is in control. Pan ma wszystko pod kontrolą. Look in the face of that person. Spójrz w twarz drugiej osoby. Prophetically, don't you worry. Spójrz i powiedz, nie martw się.
Don't you worry, dear sister. Nie martw się, droga siostro, drogi bracie. If it is a girl, say, dear sister. Jeśli to jest dziewczyna, powiedz, droga siostro. Jeśli mężczyzna, powiedz, drogi bracie, nie martw się. The Lord is in control. Pan ma wszystko pod kontrolą. Amidst danger, wśród niebezpieczeństw, the Holy Spirit Duch Święty will give you what to say and what to do. Da ci odpowiednie słowa i powie ci, co masz robić. Amen. It's very so. Even now, don't you worry. A więc nawet teraz się nie martw. The Lord is in control. Pan ma wszystko pod kontrolą. And you are God's messenger. A ty jesteś posłannikiem Boga. And if the Lord would send us to where everything is easy. A gdyby Pan posyłał nam tam, gdzie jest łatwo, what would be the purpose? To jaki byłby cel tego posłania? The Lord sends us to where it is difficult. Pan posyła nam tam, gdzie jest that trudno. That we may be an instrument. Po to byśmy byli narzędziem of His saving word. Jego zbawczego słowa. Because if there were no difficulties, bo gdyby nie było trudności, would all be in heaven, no preaching. To byłoby tu niebo i nie trzeba by było głosić. But as long as we are here, ale dopóki tu jesteśmy, the word of God must be preached. To słowo Boże musi być głoszone. And must be preached for salvation. I musi być głoszone dla zbawienia. And the word of God which the Holy Spirit gives you, a słowo Boże, które daje ci Duch Święty, is very powerful. Jest potężne. It goes into the marrow, ono goes into przechodzi the mind, przez it szpik, goes into przez umysł the body, i przechodzi przez całe ciało into your heart, i dociera do naszych serc, and you can make a discernment i potrafisz rozeznawać i wiesz już, co robisz źle, a co dobrze. And you choose to do i wybierasz, good. By czynić dobro. So Jesus says, be a careful, więc Jezus be shrewd. Mówi, bądźcie uważni. Watch as serpents. I know mówi, how bądźcie przebiegli jak węże. Know how to deal with people. Wiedzcie, jak postępować z ludźmi. How? Jak? Be humble. Bądźcie pokorni. Be humble. Bądźcie pokorni. And he says, beware of men. I mówi, strzeżcie się człowieka. So there are going to be threats. They will hand you over. Bo będą różne zagrożenia, będą cię wydawać. Whenever you are called, remember there's going to be opposition. Pamiętaj, jeśli jesteś powołany, to spotkasz się z opozycją. You better choose. Więc lepiej wybierz teraz. If you want to be a Christian, jeśli chcesz być chrześcijaninem, you will have opposition if you are a true Christian. Spotkasz się z przeciwieństwami. Why? Dlaczego? There are two spirits. Bo są dwa duchy. The Holy Spirit, Duch Święty, and the evil spirits. I zły duch. There are two things. Są dwie rzeczy. Heaven, niebo, and hell. I piekło. Choose. Wybieraj. The whole story begins again and again. Cała historia zaczyna się wciąż na nowo. The first man, Adam and Eve. Pierwszy człowiek, Adam i Ewa. They are created by God. Pierwsi ludzie zostali stworzeni przez Boga. To be ambassadors po to, by of God's presence on this earth. Ambasadorami obecności Boga na ziemi. And they are not the commanders. I nie są oni jakimiś tymi, którzy rządzą. But they are given the authority, they are delegated to have dominion over this earth. Oni nie rządzą, ale została im dana władza, by panowali nad tą ziemią. But by their power, ale swoją mocą, they cannot dominate this, have dominion over this earth. Ale nie mogą dominować nad tą ziemią swoją własną mocą. By without having the Holy Spirit. Nie mając Ducha Świętego, we are just soil, we are just earth. Kiedy nie mamy Ducha Świętego, to jesteśmy po prostu prochem. Only God tylko Bóg gives us the power daje nam moc to live
byśmy żyli życiem Boga, to have dominion, byśmy mieli panowanie nad tą ziemią, to be living beings, byśmy byli istotami żywymi, to be valuable, i byśmy byli drogocennymi. Without God, bez Boga everything is vanity, wszystko to próżność. It is cosmetics, to są tylko kosmetyki. You know, we usually aim at our cosmetics, the lips and the bardzo, everything, the nails and everything. Bardzo dobieramy nasze kosmetyki dzisiaj. Paznokcie muszą być w porządku i twarz umalowana. And someone asks you, why didn't you go to church today? Ktoś was kiedyś zapyta, czemu dzisiaj nie idziesz do kościoła? I was at the saloon. No bo musiałem iść do salonu kosmetycznego. Says, are you coming to church tomorrow? Pyta się ktoś, a jutro idziesz do kościoła? No, sorry, tomorrow I have an appointment with the salon. I'm going to salon. Jutro jestem znowu umówiony w salonie kosmetycznym. We prefer cosmetics to cosmos. Wolimy kosmetyki od kosmosu. And God is a father. Bóg jest ojcem. He warned us. I on nas ostrzegł. And he will continue. I będzie nas nieustannie ostrzegał, żebyśmy wybierali i ludzie będą przychodzić do was proroczo. But the Lord says, a Pan be careful. Mówi, bądźcie uważni. The way you take the message to others. Bądźcie uważni, jak zanosicie przesłanie innym. Use right ways. Posługujcie się właściwymi sposobami, to what God is going to speak. Które przyciągną ludzi do tego, co Bóg ma zamiar powiedzieć. And that's what we are being called upon. I właśnie do tego zostaliśmy powołani. Let us use the medicine of mercy. Posługujmy się lekarstwem miłosierdzia. Instead of severity. A nie surowością. The walls that prevent us from having a relationship to, mury, to those who are taking the word of God, nam mieć relacji z ludźmi, must be którym broken. Mamy zanieść Słowo Boże, muszą runąć. And the popes, the a papieże, Vatican II is Sobór us, Watykański II mówi God nam, is speaking że us through them. Bóg mówi do nas przez nich. We must not look at people, i nie możemy patrzeć na ludzi the way people look at them, but the way tak God looks jak at ludzie them. Patrzą na innych, tylko musimy patrzeć na nich don't, tak jak patrzy Bóg. Don't look at yourself, nie patrz the na way siebie people speak about you, tak jak mówią o tobie ludzie. Even the qualification they give, you should not attend oni so much on them. Oni ci dają różne kwalifikacje, ale nie powinieneś aż tak się nimi zajmować. But on how tylko tym, you are written in the book of life. W jaki sposób twoje imię jest zapisane w księdze życia? Your relationship with God. Jaka jest twoja relacja z Bogiem? And the accusations. A oskarżenia and everything that is against you. I wszystko, co jest przeciwko tobie. Saint Paul says, Święty Paweł mówi, I am happy, jestem szczęśliwy, what has happened to me, że to, co mi się wydarzyło, is in participation of what Jesus suffered. To jest częścią tego, jest uczestnictwem w tym, co cierpi Jezus. But the paradox is this. Ale paradoks polega na tym, you are not allowed, że to make people suffer. Nie wolno nam sprawiać, by inni cierpieli. The sufferings will come. Cierpienia przyjdą. And you are not allowed. Ale nam nie wolno. To say I want to save others mówić, by making myself suffer. Nie wolno nam powiedzieć, chcę zbawić innych przez to, że sam będę cierpiał. Self-martyrdom. Nie wolno być samego z siebie samego robić męczennika. The devil is working very hard. Diabeł bardzo się stara, to put all these obstacles, żeby postawić różne przeszkody, which you have to overcome. A te przeszkody będziesz musiał by przezwyciężać. In the Lord. Będziesz musiał ufać Panu. Don't create them by, a więc not nie meant stwarzaj sobie this. Sam przeszkód, bo nie do tego zostałeś stworzony. There is an enemy who is going to create all this. To wróg będzie stwarzał to wszystko. And when you meet this, a kiedy stawisz czoła przeszkodom, trust in the Lord.
to ufaj Panu. You will overcome it, a wszystko przezwyciężysz mocą Ducha Świętego. And when you are, everyone of us has been chosen, i każdy z nas został wybrany, to take a message of salvation, byśmy zanosili przesłanie o zbawieniu innym ludziom. Not easy to nie do jest so. To łatwe. It will be hard. Będą trudności. And the Lord will allow it to be hard. A Pan dopuści, żeby było trudno. He's not saying I'm sending you. On nie mówi, ja posyłam cię. It's going to be easy. I będzie ci łatwo. Go. Idź. Then where is salvation? No to gdzie jest zbawienie? You go. Idziesz. And you experience. I doświadczasz the power of the Lord mocy Pana against przeciwko the devil. Diabłowi. And this war continues. I ta wojna trwa. Until the end of times. Aż do końca czasu. And the Lord told us last Sunday. A Pan powiedział nam w ubiegłą niedzielę. The harvest is rich. Że żniwo jest gotowe. But I have no harvesters. Ale nie ma robotników. Pray for those who are going to do the harvest. Módlcie się o tych, którzy przeprowadzą żniwa. Not that the harvesters are not there. Są już żniwiarze. They are there. Są już. It's you and me. Bo tymi żniwiarzami jesteś ty i ja. We were chosen a long time ago. Zostaliśmy wybrani dawno temu. The bishop. Biskup. After we had been trained, baptized, anointed into the character of Jesus Christ. Zostaliśmy ochrzczeni, a potem zostaliśmy kształtowani w charakterze Chrystusa, a potem biskup restored into being sons and daughters of God, odbudował nas do tego, byśmy byli synami i córkami Boga through the sacrament przez sakrament of infant baptism, niemowlęcego chrztu. I repeat it, the priest anointed you. Powtórzę and jeszcze me? Raz, kapłan cię namaścił. Like us, John the Baptist was anointed in podobnie the infancy. Jak Jan Chrzciciel został w niemowlęctwie namaszczony. And when you are baptized, it became a kiedy jesteś ochrzczony, a sign of joy, to już a sign of the Holy Spirit, stajesz się znakiem radości, to the mother, znakiem Ducha Świętego, to the father, dla matki, the whole dla family, ojca, dla całej rodziny, to the whole Catholic Church, dla całego Kościoła katolickiego. You became a child of i God. Stajesz się dzieckiem Bożym, a son of God, synem Boga, a sign of God's presence. Znakiem obecności Spirit-filled Boga. Persons. Osobą napełnioną Duchem you Świętym. Are anointed. Zostałeś namaszczony, to be byś był a connection połączeniem of this world tego świata to the heaven z niebem through the power of the Holy Spirit. Mocą Ducha Świętego. You were restored i zostałeś odbudowany among God's children wśród dzieci Bożych, to be a priestly byś person, stał się kapłanem, a person who prays, osobą, która się modli, osobą, która łączy ziemię z niebem and raises the whole of, i która podnosi całe stworzenie to God, do Boga. Even as we raise up our hands, nawet kiedy teraz podnosimy nasze ręce, be aware of what you ate today. To bądźcie świadomi tego, co się dzieje. Chicken, cabbages, all the fruits. To co bądźcie świadomi, że błogosławicie wraz z całym wszystkimi kurczakami, owocami. Podnieście ręce. And remember what you have eaten. I przypomnijcie sobie to, co zjedliście. Because you raise the whole of creation. Ponieważ podnosicie całe stworzenie. Całe stworzenie jest teraz uniesione. To praise the Lord through you. Wielbić Pana przez ciebie. First of all, remember what you have eaten. Po pierwsze, przypomnij sobie, co zjadłeś. Wymieniaj te rzeczy. Cabbages, kapusta, chicken, kurczak, wieprzowina, jam, ice cream, milk, dżem, bread, lody, chleb. Glorify the Lord with me. Niech to wszystko wielbi Pana ze mną. Glorify the Lord with me. To wszystko i każ temu wielbić Pana ze sobą. And what did you see today? Co dzisiaj widziałeś? Mountains, sunshine, góry, słońce, rain, deszcz. Good houses. Ładne domy. People on motorcycles. Ludzi na motorach. Some birds, pochan.
bociana. And watch out, you better start praising the Lord with bociana now, because bociana is about to go to Africa. Zacznijcie wielbić Boga za bociany, bo za chwilę bociany odlecą do mnie do Afryki. You see? Because bociana does not want winter. Bo bocian nie lubi zimy. No, no, he wants always to remain warm. On chce zawsze mieć ciepełko. And it's amazing. I to jest niesamowite. Before I came to Poland, zanim przyjechałem do Polski, I did not understand where this bocian was coming from. Nie rozumiałem, skąd się te bociany biorą w Afryce. It has built a house. Zbudowały sobie gniazdo. And always comes on that pole. I za każdym razem przylatywały na ten słup, gdzie są moje sieroty. Where my orphans stay. Tam, gdzie mieszkają moje sieroty. Connection with children. A więc połączenie z dziećmi. Let us glorify the Lord with bocian. Oddajmy chwałę Panu razem z bocianami. Even bocian is prophetic. Bo nawet bocian jest proroczy. Goes to Africa, protects the orphans. Leci do Afryki, ochrania sieroty. And comes back to announce. Potem wraca, by ogłosić. And says. I powiedzieć. Rejoice, Poland. Raduj się, Polsko. By the power of God, you can receive children. Bo mocą Boga możecie otrzymać dzieci. So, let us remember all the birds. A więc przypomnijmy sobie wszystkie ptaki, które są w Polsce. And we glorify the Lord. I oddajmy chwałę Panu. Let all the birds who have seen. I niech wszystkie ptaki śpiewają, które śpiewają, wychwalają Mention Pana. Those birds which you know in Poland. Wymieniajcie nazwy tych ptaków, które znacie w Polsce. Glorify the Lord with me. Wielbicie Pana ze mną. The bees. Również pszczółki, miodzio. Glorify the Lord. Niech miodek wielbi Pana. All the flowers. I wszystkie kwiaty. Look, name all the flowers. Wymieniajcie nazwy kwiatów. And all the fruits that have been growing and I have stopped now growing. Owoce, które teraz rosną. We have now put all the fruits of this season into bottles. Wszystkie te owoce sezonowe, które wkładacie do słoików. But some are in our stomachs. Ale niektóre jeszcze wkładacie do swoich żołądków. Niech one też wielbią Pana. The fish. Ryby. Mention all the fish you have ever eaten. Wymieńcie wszystkie gatunki ryb, jakie kiedykolwiek jedliście. Glorify the Lord. Wielbicie Pana. Wywyższamy Cię, Panie. Niech te ryby wielbią Pana przez Ciebie. All the lakes. I wszystkie jeziora. Glorify the Lord with me. Niech wielbią Pana ze mną. All the lakes. Wszystkie all jeziora. The ice creams. I wszystkie lody. Various ice creams. Wszystkie smaki lodów. All the clothes. I wszystkie ubrania. The shoes. Buty. The toothpaste. Pasta do zębów. All the creams you have used, the shampoos. Wszystkie szampony, które zużyłeś, i wszystkie kremy. Your chairs. Twoje krzesła. Where you have been sitting. Your na których siadałeś. Twoja sypialnia, twoja pościel. Niech wielbią Pana z Tobą. So there is a lot we've been baptized to have the eyes of looking at God loves me. Zostaliśmy ochrzczeni, by mieć oczy, które widzą Boga, który mnie kocha. And the Holy Spirit connects me a to the one Spirit łączy mnie everything on this earth. Z Bogiem, który wszystko stworzył na tej ziemi. The mountains, the góry, the trees, drzewa, the electricity. Elektryczność. I don't know whether you wake up and you glorify the Lord for water. Nie wiem, czy budzicie się, by wielbić Pana za wodę.
I look at here even you don't even mind switching off the light. You keep it tutaj on. Tutaj macie włączone światła i nawet was nie interesuje, by je wyłączyć. But I know children. Ale znam dzieci in Uganda, w Ugandzie, they stay in, and even other nations. A nawet w innych narodach. Not the whole of Uganda, but there are parts nie where w całej you Ugandzie, go ale są części, takie części Ugandy w and górach. You go down 3 kilometers to draw i water. Możesz ta, i tam idzie się 3 kilometry, żeby zaczerpnąć wody. And you wait for it. I na tą wodę trzeba czekać. You are lining up. Stoi się w kolejce. You praise and glorify the Lord for a that water. A więc wielbimy i wysławiajmy Boga za wodę. In your house. Za wodę w twoim domu, w twojej sypialni. I know you've just come from the boundary Tanzania. Właśnie wróciłem z granicy z Tanzanią and Uganda. I Ugandą. The people, especially its children, because the ludzie, other people, w szczególności ich dzieci. The grown-ups will be doing some other work. Dorośli mają jakieś tam prace, wykonują jakieś prace. The children go to draw water. Ale dzieci chodzą czerpać wodę. And in that area, i na tamtym terenie there are crocodiles. Są krokodyle. Recently, niedawno a girl had gone to draw water. Dziewczynka poszła zaczerpnąć wody. And was not careful, nie była uważna. Because sometimes the crocodiles can hide also to look for their meal. Krokodyl czasem się ukryje, szukając na swój posiłek. This poor girl. I ta dziewczynka was eaten up by the crocodile. Została zjedzona przez krokodyla. Looking for water. A szła po wodę. Water is in your room. A ty masz wodę in w swojej kuchni, everywhere. W swoim pokoju, wszędzie. You need to glorify the Lord. Więc musisz chwalić za nią Pana. For that water. Za tą wodę. And wake up. I obudź się. That's why we are, there is a composition of a song. Good morning, Jesus. Dlatego good morning, jest taka pieśń. Lord. Dzień dobry, Jezu, dzień dobry, Panie. Heaven, wiem, above. Że przychodzisz z nieba the wysoko. Holy Spirit przyjdź, is Duchu on the Święty, throne. Zasiądź na tronie. Good morning, Jesus. Dzień dobry, Jezu. Good morning, Lord. Dzień dobry, Panie. In the morning. Rano. Ale in the morning. Wcześnie rano. In the morning. I will rise and praise the rano Lord. Rano wstanę i będę chwalił Pana. There's a lot to praise the Lord for. Mamy wiele rzeczy, za które możemy wielbić Pana w trudnościach. Amidst the difficulties, w trudnościach. Recently I had to praise the Lord. Niedawno musiałem chwalić Pana. My brother priest. A mój brat kapłan. Knew that I was coming here. Wiedział, że tutaj przyjeżdżam. And I don't know what the Lord put into his heart. Nie wiem, co Bóg włożył w jego serce. To bring the compassion of God in a small thing. On współczucie Boga okazał mi przez małą rzecz. He's an elderly man. Jest starszym człowiekiem. But there were beatings of compassion of God into his heart. Ale w jego sercu bije współczucie Boga. To reach out of me and take care of me. Bo on do mnie wyszedł i się mną zajmował. He prepared a small box. You can see that he created it himself. Przygotował dla mnie małe pudełeczko i widać, że on je sam zrobił. And put a big bottle of honey. I do niej włożył duży słoik miodzia. Not only that. I nie tylko to. The Lord was speaking to his heart. This, Pan przemawiał do jego serca. As he travels, the car might be shaking him. I pomyślał sobie, że kiedy ja będę podróżował, no so to będą pewne, bo to będą wyboje na drodze. Please protect him from the honey falling on his clothes. Więc chciał zabezpieczyć mnie, żeby ten miód nie wylewał się na moje ubrania. So he gave me a serviette. Więc dał me, mi chusteczki higieniczne do tego pudełeczka, żeby chronić moje ciało. A potem jeszcze pomyślał sobie, że potrzebuję jakiegoś narzędzia, żebym sobie ten miodek jadł. He needs a spoon. No to zapakował mi jeszcze łóżeczkę. God knows what you want. A więc Bóg wie, co potrzebujesz. You need what feeds you. Potrzebujesz to, co cię karmi duchowo, what feeds your mind, to, co karmi twój umysł what feeds your body. I co karmi twoje ciało. And that's what we are being asked to look at. I właśnie temu mamy się przyglądać. That we look at the people.
They need the word of God. They need spiritual food. Mamy dostrzegać, że ludzie potrzebują Słowa Bożego, czyli pokarmu duchowego. And Jesus says, a Jezus I am mówi, training you ja Ciebie szkolę to do that po to, żebyś to robił. On my behalf, w moim not imieniu, by your power, nie swoją by mocą, the power of the Holy Spirit, ale mocą Ducha Świętego. And since you are my disciple, a ponieważ jesteś moim uczniem, you receive the same to things otrzymasz te same rzeczy, that I received, które ja otrzymałem in proclaiming do głoszenia the kingdom of Królestwa God, my Father. Niebieskiego Boga mojego Ojca. There will be opposition. Będzie opozycja. The devil will come to oppose you. Diabeł przyjdzie, by ci się przeciwstawić. To trick you. Żeby ciebie as zmylić. He tricked Adam and Eve. Tak jak skusił Adama i Ewę. But you are lucky now. Ale ty jesteś szczęściarzem. You know, you have been taught. Bo byłeś uczony. You are not going to be in the same fate. Ktoś cię Adam nauczył, Eve. Żeby twój los nie stał się losem Adama i Ewy. Adam and Eve did not know how to answer. Adam i Ewa nie wiedzieli, jak odpowiadać. But the Spirit of the Lord was been upon me. Ale Duch Pański, który spoczywał na mnie and took me to a very difficult area i który zabrał mnie na teren bardzo trudny and tempted me i kusił mnie and I was helped by the word of God. I tam pomogło, i byłem tam kuszony, ale pomogło will mi na tym trudnym terenie Słowo Boże. To give you the right words i also ten to speak sam like me. Duch pomoże i Tobie, żebyś mógł we właściwym czasie próby and wypowiedzieć te same słowa i pokonać diabła. There and then, tu i teraz, as it happened to me. Tak, jak to się stało w moim przypadku. You will receive the right words, otrzymasz właściwe słowa and from the word, the scriptures. A z tego słowa otrzymasz pismo, wersety z Pisma Świętego. So beware, discern. A więc bądź świadomy i rozeznawaj, bo ja ci daję władzę, byś moc, żebyś rozeznawał. You have been in communion with me. Jesteś w komunii ze mną, and I'll give you the power, a ja daję ci moc. And beware, i bądź świadomy, what spirit is leading you. Bądź świadomy i czujny, który duch cię prowadzi. The spirit can pass through, bo duch the może, spirit can pass through even your friends, even your husband, bo even zły duch może przyjść your nawet brother. Za pośrednictwem twojej siostry, brata, twojego przyjaciela. Don't be diverted. Nie daj się odwrócić. Get focused. Nie daj się zwieść. Skoncentruj się na tym, co masz robić. And do it in humility. I rób to w pokorze. And use creativity and i posługuj się własną twórczością, własną kreatywnością. Like prophet Nathan, tak jak prorok Nathan, he was sent to speak, który został posłany, strongly, żeby powiedzieć ostre słowa z mocą to King David. Królowi Dawidowi. King David was higher than him. Król Dawid był wyższy niż on. He was a king of Israel. Był królem Izraela. And the Lord used, a Pan posłużył się, and the prophet was cunning like a serpent. Posłużył się prorokiem, który był przebiegły jak wąż. Dear King, drogi królu, there is a story. Jest taka historyjka. I want you to help me. Chcę ci pomóc. And chcę twojej pomocy. The king condemns. Król condemns the sinner. Król potępił grzesznika. And then a potem the prophet says, prorok powiedział, the word of God says, Słowo Boże mówi. And you know that God knows that you have gone out from wiesz, him. Że Bóg wie, że odszedłeś od niego. It is you. Tym, który odszedł, jesteś ty. Can you change your life? Czy możesz przemienić swoje życie? And the man changes. I ten człowiek się przemienia. So we are told, be humble. A więc jest nam powiedziane, że mamy być pokorni. Nathan did not say, I know what to tell you. Nathan nie powiedział, wiem, co mam ci powiedzieć. And he was not so direct. I nie mówił bezpośrednio. Be as simple as doves. Bądźcie prości jak gołębice. Be shrewd. Bądźcie przebiegli. As serpents.
jak węże. Discern. Rozeznawajcie. Be aware of men who is talking to you. Świadomi, what words are they speaking? Jaki człowiek do was mówi i jakie słowa wypowiada. Don't be afraid. Nie lękajcie się. Discern. Rozeznawajcie. Knowing whether you are accused and yet you are innocent. Kiedy jesteście oskarżani, a jesteście niewinni. Or you are accused because you are wrong. Czy jesteście oskarżani, bo jesteście niewinni, czy też jesteście oskarżani, bo popełniliście błąd? And if you are wrong, a jeśli popełniliście błąd, say, I am sorry. To przeproście. And if you are condemned, a jeśli don't be afraid. Don't react ktoś by revenge. Was potępi, to niech nie będzie w was żądze zemsty i nie bójcie się. You will be crucified, you'll be, będziecie you'll be krzyżowani, attacked będziecie atakowani dla mojego imienia. So if it is because of my sake, a więc jeśli jest to ze względu na mnie, don't you worry. To nie martwcie się. I'll give you the right words to ja speak. Dam wam właściwe słowa, które wypowiecie. So we need a constant listening, a więc potrzebujemy ciągle a constant słuchać, awareness, nieustannie być a constant świadomi discernment, i nieustannie rozeznawać. And this constant awareness and a discernment to nieustanne rozeznawanie is, i świadomość is already put into us zostały już w nas wlane by the Holy Spirit. Przez Ducha Świętego. So we need to be aware. A więc musimy być I tego świadomi, że idę. Who am I? Kiedy idę, to kim I jestem? Am, by God's grace, jestem dzięki łasce Bożej God, córką Boga, son of God. Synem I speak, Boga. I speak, i mówię, I act, i działam, I move, i poruszam in się Jesus Christ, w Jezusie in Chrystusie him, i w Nim I live, żyję. I move, poruszam I have się my, I have my being. I w Nim jestem. And I speak i mówię in his name. W Jego imię. So that's what we, and the rest of the things a reszta, we need to be free from them. A od całej reszty musimy być wolni. Be free. Bądźcie wolni. Return to me, the wróćcie Lord. Do mnie, do Pana. Let me be your God. Let me be pozwólcie, your Lord. Bym był waszym Bogiem i Panem. Because the guilt you remain in, ponieważ ta wina, w której tkwicie, you was nie zbawi, nie just ocali. Take my words. Po prostu weźcie moje słowa. And be humble. I bądźcie pokorni. Say to the Lord, mówi Pan. Forgive me all my iniquities. I powiedz do Pana, wybacz mi wszystkie moje nieprawości. And when you do so, you'll be filled a kiedy with the goodness. Tak zrobisz, zostaniesz napełniony dobrem the righteousness of God. I sprawiedliwością Boga. When God speaks to you, kiedy mówi do ciebie Bóg and he promises you, i obiecuje he is ci, faithful, he's going to do On jest wierny i to uczyni. And he says, i mówi, be careful. Bądźcie ostrożni. There are going to be blockages. Bo będą trudności. And don't just hang on the material things. I nie trzymajcie się tylko kurczowo rzeczy materialnych. And people, they ani, will not save you. Ani nie trzymajcie się ludzi, bo oni was nie ocalą. Only me, your God, will tylko save you. Ja, twój Bóg, cię ocalę. And please, i proszę, be compassionate to the needy. Miejcie współczucie dla tych, którzy są the w potrzebie. Orphans, bądźcie those who the orphans are not only those who lack the father miejcie and mother. Współczucie dla sierot, a sierotami nie są tylko ci, którzy nie mają ojca i matki. But also all those who have less sense of bądźcie, knowing that God is their father. Bądźcie również pełni współczucia dla tych, którzy utracili poczucie, że Bóg jest ich ojcem. Many of us are orphans. Wielu z nas jest sierotami. Many people are orphans because wielu they have ludzi lost jest sierotami, their sense. Ponieważ nie czują, is their father. Że Bóg jest ich ojcem. So they live in hopeless life. A więc żyją życiem pozbawionym nadziei. Nobody to lean on. Nie mają się na kim oprzeć. Nobody to ask for help. Nie mają kogo poprosić o pomoc. So they go to ask people to give them the wrong help. A więc idą do ludzi, którzy dają im pomoc niewłaściwą. And people manipulate them. I inni ludzie manipulują nimi. They put cards in front of them. Kładą przed nimi. And they say, tell me your years.
kładą przed nimi karty i mówią: powiedz mi, ile masz lat, a powiem ci twoją przyszłość. They read your hands. Czytają ci z ręki. They tell you to look at the stars, at mówią the creation. Ci, że masz patrzeć w gwiazdy i w stworzenie. Ask the stars. Mówią: to tell you zapytaj gwiazdy, a one ci powiedzą. They divide you. A gwiazdy ci nie mówią, tylko cię zwodzą. I przestajesz być już teraz córką Boga i synem Bogiem, tylko od teraz jesteś skorpionem. Gwiazdą. And you are a scorpion. Patrzysz w horoskop, jesteś skorpionem. And you are supposed to be above all these scorpions. A miałeś być ponad tymi wszystkimi skorpionami i całym stworzeniem. And you want to look for energy from the plants. I idziesz szukać energii od roślin. And that will give you comfort, and that is okay. I myślisz, że to ci da dobre życie i że to jest dobre. But all you and you forget to understand that the one who has put this energy is the one who is the source of all the energy that saved you. I zapominasz, że the Holy Spirit. Ten, który tą energię włożył w te rzeczy, jest źródłem. Źródłem wszelkiej energii. You will receive power if you accept Jesus. You will otrzymasz power moc wtedy, kiedy przyjmiesz Jezusa. When you receive the Holy Spirit. Otrzymasz moc, kiedy przyjmiesz Ducha Świętego. Will make you a son. A Duch Święty sprawi, że będziesz synem i córką Boga. The Holy A Jezus mówi, że Duch Święty amidst fires wśród ognia, come to attack you, który przychodzi, by cię atakować, wśród wszystkich zwiedzeń, wśród wszystkich problemów, wśród tego wszystkiego On przychodzi, by ci pomóc. On pomoże ci mówić, On będzie cię prowadził, On da ci życie dobre tobie i innym. To są dla nas dary i musimy je przyjąć, więc otwierajmy swoje serca. And he says, how are you going to do it? I Pan mówi, jak to zrobisz? Be humble. Masz być pokorny. Don't create gods. Nie stwarzaj sobie bożków. I am your God. Bo ja jestem twoim Bogiem. And if you follow me, a jeśli pójdziesz za mną, you'll bear fruits. To przyniesiesz owoc. And he says, i mówi, understand me. Understand. Spróbuj zrozumieć. So our hearts need to search a więc for an nasze serce muszą szukać zrozumienia naszego Boga. And that understanding a to will make zrozumienie us sprawi, into his heart, że będziemy patrzeć w jego serce. And that's what happened to King David. Właśnie tak było z królem Dawidem. For us today, a my dzisiaj, the cross of our Jesus. On the cross there. Dla nas dzisiaj mamy krzyż Jezusa. A permanent mark. Jest to stały znak. God loves me. Tego, że Bóg mnie kocha. I see his emotions. Widzę jego emocje. Instead of punishing me. On zamiast mnie karcić. I was so precious in his eyes. To byłem tak drogocenny w jego oczach. He looked at me. Że spojrzał na mnie. More than sin. I widział we mnie coś więcej niż grzech. Jestem więcej, czymś więcej niż tym grzechem, który popełniłem. Jestem czymś więcej niż tym rakiem, który jest we mnie. Jestem czymś więcej niż tylko. Jesus is Lord. Jesus is Lord. Jesus is Lord. Jezus jest Panem. Very good. Jesus is higher. Jezus jest wyższy. So that's why we have a song. I właśnie dlatego mamy pieśń. Higher, lift Jesus higher. Wyżej, podnieś Jezusa wyżej. Higher, lift wyżej, Jesus higher. Podnieś Jezusa wyżej. Higher, lift Jesus wyżej. Higher.
higher, lift Jesus higher, let all the women lift Jesus higher. I nie wszystkie kobiety podniosą Jezusa wyżej. Wszystkie kobiety i wszyscy mężczyźni niech podniosą Jezusa wyżej. Higher, lift Jesus higher, lift Jesus higher. That's how these songs come. Właśnie tak pojawiają się te pieśni. In everything, we wszystkim. Jesus is higher. Jezus jest wyższy. Higher than the problem you have. Wyższy niż problem, który higher masz. Higher than that cancer. Wyższy niż twój rak. Higher than the sins you have committed. Wyższy niż grzech, który higher popełniłeś. Than the economy you are, wyższy niż twoja sytuacja finansowa. Every difficulty in your wyższy family. Niż każda Jesus trudność w twojej rodzinie. Jezus jest Panem. Put your hand on next person there. Połóż rękę na osobie obok siebie. Najpierw zapytaj, czy mogę cię dotknąć w imię Jezusa. Wait. Touch the poczekaj. Forehead. Touch the forehead. Dotknij czoła. You say, can I touch in the name of Jesus? Czoła i zapytaj, czy mogę cię dotknąć w imię Jezusa. So, you are going to pray with faith now. Teraz będziesz się modlił z wiarą. Put the hand there. Put the hand on that forehead, on the head of your neighbor. Połóż rękę na głowie swojego sąsiada. Woman, touch the service. Please leave the phone now. Okay. And tell, ask the name of that person. Zapytaj tą osobę, jak ma na imię. Christian name. And you call her by that name. I nazwij ją albo jego po imieniu. Hello, child of God. Witam cię, dziecko Boże. God has called you a name. Bóg nazwał cię po imieniu. You are a child of God. Jesteś dzieckiem Boga. You are precious to him. Jesteś dla niego drogocenny. And he loves you very much. I on cię bardzo kocha. In the name of Jesus Christ. W imię Jezusa Chrystusa. Who is in me? Który jest we mnie. I speak as his ambassador. Mówię jako jego ambasador. And I command. I nakazuję. Every spirit of sickness in you. Każdemu duchowi choroby w tobie. To go. Żeby odszedł. So remain touching that person in the name of Jesus and listen to what God is doing to you from your head to foot. Na tą osobą i wsłuchuj się, co Bóg działa w tobie od stóp do głów. Don't touch with doubt, touch with faith. Nie dotykaj z wątpliwościami, dotykaj z wiarą, nie swoją mocą, tylko dotykaj mocą Jezusa Chrystusa. Jesteś tylko narzędziem. And the Lord is releasing his power right now. A Pan uwalnia teraz swoją moc dla you tej osoby, z którą i za którą się modlisz. Your hand is just on the baptism twoja with water. Ręka chrzci tylko wodą. Now Jesus is coming with the Holy Spirit. Przychodzi Jezus z Duchem Świętym fire i z ogniem into that person. Do tej osoby. I hear people talking. You're not supposed to talk. It's the Lord doing the work. We have done it. Wy nie macie już teraz mówić. Wy już wykonaliście swoją pracę. Teraz macie oczekiwać z wiarą. Let the Lord work on that person. Niech Pan pracuje nad tą osobą. It's not your hands. To it's nie not twoje the ręce. Heat in your body. To nie ciepło w twoim ciele. Only the Lord. Tylko Pan. Touching with the power, który dotyka that you cannot touch, mocą, but której ty dotknąć nie możesz. From head to foot. Ale która przepłynie od głowy mind, do stóp spirit, przez umysł, ducha body. I ciało. And now you're going to speak again. A teraz będziesz mówił znowu. Jesus is Lord. Jezus jest Panem. Okay, let him be Lord right now. Więc niech będzie teraz Panem.
Receive peace. Przyjmij pokój. Receive the healing power of the Lord. Przyjmij moc uzdrowienia Pana. Now what remains is to start praising the Lord. I praise you, Lord. I thank you, Lord. Zacznij wysławiać Pana. Praise the Lord now. Teraz go uwielbiaj. But the songs of praising the Lord. Możecie nawet wyśpiewywać pieśni you uwielbienia. Możecie modlić Those się językami. Father God, we thank you in the Boże name of Jesus Christ who's with us right now. We glorify you for the gift oddajemy Ci of your word. And Jesus, we glorify you for being Panie with Jezu, us wielbimy in Cię, bo the word w nas. And in the bread. Poprzez we thank you for being słowo, with us in every person here present. Panie, for being Ci with us in the priests. For being with us in every kapłanie. Human person here present. Każdym, we glorify you, we praise tutaj, you. Oddajemy Ci you cześć, love us. Wysławiamy you protect Cię, bo us. Nas you give kochasz, us joy. Chronisz, you heal us. Dajesz nam Father radość, God, you are a healer. Uzdrawiać. Boże, and we receive Ojcze, your healing power. And we believe przyjmujemy in your transformation. Uzdrowienia, in giving us wierzymy w a Twoją burning love. Into our whole life, in releasing your compassion miłość. Upon us, Panie, in releasing your restoration upon us. In Jesus' name, we have prayed. And we believe się i wierzymy, that we are receiving what we have prayed to, o co because się we have prayed ponieważ in faith modliliśmy się and z we believe this in our hearts i wierzymy, that it is że jest taking to place. W naszych sercach signs and wonders i to się dzieje. Are taking place znaki by i cuda następują dzięki mocy Thank Twojego Lord. Ducha Świętego we praise you, Jesus. Dziękuję Thank Ci Lord. Panie wielbimy Cię Jezu we glorify dziękujemy Ci you. Jezu I thank you wysławiamy for every person. Cię dziękuję Ci za każdą osobę. Yes, pray in the tongues for the, módlcie się teraz językami, so the children by are in connection with były their father, w połączeniu the power of the ze swoim Ojcem Lift przez moc Ducha Świętego. The Father, podnoście cały świat do Ojca przez Jezusa Chrystusa. W imię Jezusa wielbimy, wysławiamy, wychwalamy Boże Ojcze. Jesteś naszym Ojcem, który jesteś w niebie. Niech się święci Twoje imię i niech przyjdzie Twoje królestwo. Niech się dzieje Twoja wola nad każdą osobą, Thank tak you, jak jest w niebie, niech się done. Dzieje. Now, Twoja wola person, teraz nad każdym człowiekiem, heaven, tak jak no, jest w niebie, bo w niebie no hatred, nie ma nienawiści, no w niebie there nie ma zemsty, peace, jest pokój in i radość. No w niebie nie ma chorób, no nie ma śmierci, upon, jest nowe życie your sons and i niech to nowe życie stąpi na Twoich synów, Twoje córki, które są tutaj, które spotkamy dla chwały Twojego imienia. W imię Jezusa, Ojcze, modliliśmy się z dziękczynieniem. Jesteś Panem i żyjesz na wieki wieków. Zaklaskajmy dla Pana.